czwartek na torze przy ulicy Gliwickiej rozegrana została zaległa pierwsza runda młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. Zwycięstwo w zawodach odnieśli młodzi żużlowcy z Lublina, którzy na swoim koncie zapisali 27 punktów. Druga pozycja przypadła ex aequo za zdobycie 21 oczek tarnowskim Jaskółkom i częstochowskiemu Włókniarzowi. Zawodnicy KS Row Rybnik zakończyli wyścig z 19 punktami, co dało im czwartą pozycję. Najwięcej oczek, bo aż 8, zdobył Kamil Fleger, 7 zapewnił rybniczanom Mateusz Domański, a Łukasz Piecha dołożył pozostałe 4 oczka.